Halo, halo, cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Czechu i witam was w kolejnym odcinku z gry Wiedźmin 3 Dziki Gon. Słuchajcie, możecie zostawić like, komentarz, suba, wpaść na Twitcha, Instagrama, Discorda, mój drugi kanał vlogowy. Wszystko znajdziecie w opisie. Słuchajcie, a my kontynuujemy sobie naszą historię z Triss Merigold, której chyba będziemy pomagać w misji o nazwie Stosy Nowigradu. Będziemy pływać. Będziemy simpować i będziemy wyławiać, co królowa rozkaże. Słuchajcie, dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. A jeżeli widzę, jeszcze nie zostawiłeś łapkę w górę, no to zostaw koniecznie. Chyba tego nie mówiłem na samym początku. Dzisiejszy odcinek jest wyjątkowy. Wszystkie odcinki są wyjątkowe. W końcu to Wiedźmin 3 od twórców CD Projekt Red. Aczkolwiek dzisiaj, słuchajcie, wgrałem moda, który nazywa się Gwent Redux. Uznałem, że tyle razy grałem w tego gwinta. Znam każdą talię na pamięć, każdą kartę na pamięć. Wiem, którą talię się opłaca grać, którą się nie opłaca. Czy wygram, czy nie wygram. Po prostu najzwyczajniej w świecie uwielbiam gwinta, ale wszystko o nim wiem. Wszystko wiem, co tam się dzieje, co się będzie działo, czy wygramy turniej, czy przegramy. O wszystkim mam pojęcie, więc postanowiłem kurwa to zmienić. Zobaczcie tą talię. Zobaczcie tę talię. Zobaczcie dowódców. Postanowiłem, słuchajcie, wgrać Gwent Redux. Tak się nazywa modyfikacja, która nam zmienia, słuchajcie, absolutnie wszystko. Jest to niesamowite. W ogóle szpiedzy odejmują punkty przeciwnikowi, ale za to dobierałem tylko jedną kartę. Ten dobiera dwie karty. Ten też dwie, ale niektórzy jeden. Więc te talie są w miarę teraz zbalansowane, że nie ma jakiejś turbo jednej mocnej talii. A może jest jedna turbo mocna talia, ale my jeszcze o tym nie wiemy, kurwa, tak naprawdę, czy jest mocna talia. Bo są tu wszystkie zupełnie inne karty. Ja nawet nie wiem, co to są za karty. Cała moja talia Królestw Północy się absolutnie zmieniła na jakieś pojebane karty. Ja nie wiem, co tu się dzieje. Tu jest jakiś Vernon. Ten Vernon przywołuje odpowiednie karty z twojej ręki lub talii. W ogóle, co to są za dziwne karty? No, więc będzie się, słuchajcie, działo. Myślę, że przywołuje Eskela i Lamberta. Pojebane. Myślę, że, słuchajcie, będzie świetna zabawa. Będziemy się świetnie bawić, grając tutaj w gwinta. Dużo, dużo lepiej niż bawiliśmy się teraz, a już bawiliśmy się fantastycznie. Przynajmniej ja zawsze bawiłem się fantastycznie. No i są też nowi dowódcy, którzy robią jakieś pojebane rzeczy. Więc mam nadzieję, że tutaj za postaranko zostawicie łapkę w górę. Na pewno będzie się grało przyjemniej w tego Wiedźmina. Nie jestem jakimś fanem właśnie wchodzenia tak bardzo w interakcję z plikami gry i zmieniania różnych rzeczy, dodawania kart i tak dalej. Jestem raczej gościem, który lubi grać w stokowe rzeczy. Nowigrad był kiedyś wolnym miastem, nie tylko z nazwy. Dlatego po masakrze w Lochmuin czarodzieje przybywali tu masowo. Myśleli, że schronią się tu przed siepaczami Radowida, ale wpadli z deszczu pod rynnę. Nowigrad leży na pieniądzach, a do prowadzenia wojny potrzeba trzech rzeczy: pieniędzy, pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy. Już nie wiem, Snart o czym mówił o mówiłem tym niestety. miejscu. Nagrywanie Nad odcinków mi dniem chyba powinna dużo, być dużo paczka, lepiej wychodzi niż oczywiście, teraz. jeżeli mu się nie pomyliło. Odkąd przesłuchał go Mengę, cierpi na sklerozę i manię prześladowczą. Nurt musiał znieść paczkę w stronę morza. Przepłynę w kierunku portu. Płyniesz ze mną? Dzięki, może innym razem. Nie wiesz, ile tracisz. Wszędzie pełno zjełczałego oleju. Moim zdaniem dobrze robi na cerę. Próbowałem też dla widza wgrać jeszcze lepszy mod, który widzowi by się w ogóle spodobał. Na giga cycochy. Ale po prostu wyglądało to zbyt brzydko, jak dla mnie. I ostatecznie ten mod usunąłem. Nie wiem, jakoś dziwnie to wyglądało po prostu. Czy mogłem w sumie zostawić na jeden odcinek na przykład. No ale już wywaliłem. W ogóle tego, znaczy nie że wywaliłem, tylko w ogóle nie pobierałem tego. Jakoś na tych screenach często te mody też zmieniały twarz na przykład postaci i mnie to wkurzało. Daj paczkę Triss? Oczywiście, że damy paczkę Triss, tylko najpierw jeszcze bym z chęcią zobaczył, czy czasem tu czegoś nie ma. Twórcy gry lubią zawsze coś na początku zostawić i coś dalej też rzucić. Coś tam jest, jakieś skrzyneczkę chyba. Nie, to jakieś roślina bardziej. Dobra.
to płyniemy do Tiris. Fajna to jest woda, jakaś taka... Jakaś taka błękitna, zajebista w sumie. Bardzo ładnie to wszystko wygląda. Wiedźmin 3 wygląda absolutnie wyśmienicie i w sumie nie pali tak dużo karty graficznej, przynajmniej tak ma napisane. Znalazłeś paczkę, czy moczyłeś się bez sensu? Lubię sobie czasem popływać w kanałach. Oprócz paru ryb, zardzewiałej kotwicy i resztek łodzi znalazłem coś takiego. No... Chyba nic nie zamokło. Tematy, wariacie, znaleźliśmy. Widzę, że jesteś w swoim żywiole. Pamiętasz jeszcze, czym były moje żywioły? Ogień. Pół roku to nie tak znowu długo, a ja nie cierpię na sklerozę. Tak? Ona woda ogniem, nie? Coś takiego. Zyskałem już całą pamięć. To dobrze. Teraz już nikt nie będzie mógł cię wykorzystać. Ktoś mnie wykorzystał? Ja. Nigdy tak nie uważałem. Musimy się pośpieszyć. Ty, a teraz jak będziemy grać na przykład z Kowalem, to będę mógł od nowa wygrywać karty, czy... Nie spodziewałem się, że przyjdziesz w towarzystwie. Przeszkadzam ci? Przeszkadza ci to w czymś? Na wieczny ogień nie! Ot niewinne zdziwienie. We dwoje poradzicie sobie dwa razy szybciej. Wyglądacie na najlepszy. Na wieczny ogień nie. Już mi coś tu śmierdzi. Możecie zaczynać. Tris, ustaliłeś warunki finansowe z panem Brandonem? Mam dostać pełny mieszek. Brandon i spółka to poważna firma. Mam największe magazyny zboża w Nowigradzie. Zapłacisz z góry. Nie lubię, gdy kupiec używa tanich pochlebstw przed zakończeniem roboty. To nie pochlebstwa. Ja tylko stwierdzam fakty. Ja też. I chciałbym, żebyś zapłacił z góry. To niemożliwe. W takim razie sam sobie wyganiaj szczury. Teraz już wiem, po co cię tu przyprowadziła. Ale dobrze. Macie tu pełny mieszek nowigradzkich koron. W dowód mojego zaufania. Trzeba rozłożyć te kryształki w magazynie. Wszędzie tam, gdzie znajdziesz ślady szczurów. Kurwa, będzie teraz szczury łapać? Rozmieść pułapki na szczury, użyj wiedźmiński zmysł. No to odkurs. Ja się zajmę jedną połową pomieszczenia, a ty drugą. Szukamy newralgicznych miejsc. O kurwa. Wiem, gdzie newralgiczne miejsce mają mantikory, ale stada gryzoni? Ja też wolałabym siedzieć teraz w Radzie Królewskiej, ale zabili mi króla. Szukaj szczelin. Odchodów. Szukam. Jak już porozkładamy te kadzidła, to co? To będzie zadyma. I szczury same wyjdą. A bez kadzideł nie możesz tego zrobić? Nie chce mi się szukać szczurzych gub. Nie marudź. I w końcu po coś się przydały te wiedźmińskie zbysły. W każdą dziurę. W takim razie przygotuj się na fajerwerki sztuki magicznej. Zaraz aktywuję kadzidło zaklęciem i będziemy mieli chwilę. No? Teraz poczekamy, aż się wyniosą. Ciekawy sposób. Jak dotąd nie miałem szczęścia do szczurów. Kiedyś chciałem się popisać wiedźmińskimi zmysłami i zabiłem jednego widelcem. Mistrzowski rzut. Problem w tym, że nikt tego nie zauważył, bo było kompletnie ciemno. Jak ci się podoba życie byłej doradczyni króla Temerii? Pogromczyni szczurów? Nisko upadłam, co? Przede wszystkim cieszę się, że widzę. Też kiedyś miałem marzenie, mówię tak. Pogodzone. W 2014 mówię tak. Za rok 100 tysięcy subów będę miał, tak mówiłem. No i widzimy się 8 lat później. Spokojnie. Życie zawsze weryfikuje. To prawda, czy udajesz? Dobrze, że nie ma między nami żalu. Obawiałem się, że kiedy się spotkamy, nie będzie miło. Pół roku temu powiedzieliśmy sobie wszystko. Nie chcę do tego wracać. No co sobie powiedzieliśmy? Po prostu czasami co innego słowa, co innego czyny. Ostatnio pamiętam, to razem się przyjaciółmi i mam nadzieję, że nic tego nie tak? Myślę, że powiedz się kąpaliśmy mi, razem. Słychać u Jen. Skąd wiesz, że ją znalazłem? W jeziorze i... Nie odpowiedziałeś na moje pytanie. W łóżku też się kąpaliśmy. Co? Nie wiem, kurwa. Skąd ma wiedzieć? Tego jeszcze nie wiem. A o co konkretnie pytasz? Nieważne.
Odpowiedziałeś mi. To. Nie no, chciałem powiedzieć, że nie trzymamy relacji. Chciałem wyrwać Triss Merigold jednak. Team Triss Merigold. Yennefer trzyma nas tutaj zaklęcia, a z Triss Merigold uczucie. No a, to dużo istotniejsze. Naszego łąki sobie pogawędkę zamiast pracować. Zadanie wykonane. Geralt, to są... Wiem, kto to jest, Triss. Na wieczny ogień. Prosili mnie, żebym ich zawiadomił. Dlatego wziąłem siano z góry. Dziejkę. Nie mogłem odmówić. Zastawił nam pułapkę. Od początku coś mi tu śmierdziało. Jeżeli przyprowadziłeś tych panów, żeby nam pomogli tępić szczury, to się spóźnili. Zapłaciłeś z góry i nie zawiedziesz się. W magazynie nie ma ani pół gryzonia. Zapłaciłem z góry, bo wiedziałem, że odbiorę sobie te pieniądze. Tak właśnie wygląda życie czarodziejek w Nowigradzie. Widzę i nie podoba mi się to. Dlatego proponuję, żeby panowie łowcy poszli tam, skąd przyszli. Nie pójdą. Dosyć gadania. Róbcie, co do was należy i pamiętajcie. Będę wam w tym przeszkadzał. Mam dosyć słuchania tego skurwysyna. Ja też. Żadne z nich nie wyjdzie stąd żywe. Oj, gruby. Jak się dorwę, to będzie boleć. Dobra. Pa, pa. O kurwa, ci łowcy czarownic. Jakaś porażka jest. O kurwa, ten jest jakiś dojebany akurat. Dobra, żartowałem, ten jest gigakowcem. Ja mogę mu rzucić petardę na przykład? Mam petardę, to rzucaj kurwa. Chodź. Chodź. Małe dziecko. Gdyby nie ty, chodźmy poszukać pana Brandona. Tak, tak. Witam. Nie! Nie zabijajcie mnie, panie! Oni mnie zmusili. Jakbym im nie powiedział, to by mi spalili dom i magazyny. Łowcy czarownic nie znają litości. Oszczędź mnie! Nie upodabniaj się do tych morderców! Będę miał opcję? Powinienem cię zabić, ale z twojego trupa pożytek miałyby tylko mewy, dlatego zapłacisz podwójną stawkę. Dobrze. Macie tu pieniądze. A teraz precz stąd. Dziękuję, Geralt. Powinnaś zmienić towarzystwo. Czarodzieje bywają gorsi. Wiesz... Cały czas się zastanawiam, kto mógłby wiedzieć coś na temat Ciri. I chyba wpadłam na dobry pomysł. W mieście jest pewna onejromantka. Corin Tilly. Ponoć bardzo dobra. Nigdy nie miałem zaufania do zdolności śniączek. Corin jest bardzo skuteczna. Przynajmniej spróbuj. Wróżbitka? Przyjęła zlecenie niedaleko stąd. Pójdziesz wzdłuż kanału w kierunku przeciwnym do targu rybnego. Dom stoi niedaleko mostu. Jego właściciel to bogaty bankier de Jonkher. Nie pójdziesz ze mną? Mam parę spraw do załatwienia. Kolejny magazyn ze szczurami? W każdym razie nic, z czego mogłabym się cieszyć. Taki czas. Miło było znów cię zobaczyć. I ciebie, Geralt. Idź już lepiej, zanim Corin zaszyje się w jakiejś kryjówce. A gdybym chciał cię znaleźć? Mieszkam na Okrawkach, za targiem rybnym. Będzie mi bardzo miło, jeśli do mnie zajrzysz. O, tak, tak, lecimy. Przyjacielsko oczywiście, zbijemy pionę. Tak jest, ja bym się udał najpierw do kowala i zobaczył, czy mogę kartę wygrać dodatkowo, jak z nim zagram na przykład teraz. Bo jaką będzie miał talię, nie no, muszę to na odcinku już pokazać, kowal. Tak jest. Przekucia? Nie, 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 chciałbym zagrać winta. Zadychu? Chcę grać w kartę. Tak, trzeba wypróbować, kurwa, tą talię, mam plus 120 nowych kart. Plus mamy jakichś dziwnych dowódców, nie wiem co oni robią. Transformuje kartę ukrytej mocy w potężniejsze jednostki na linii obliżniczej. Nie mam zielonego pojęcia, co to znaczy. Usuwa wszystkie efekty wrogiego działania. Znać kartę gęsta gła, czyli wszystko jest właściwie do pizny. Może to, nie wiem co ona robi. Kalante, niech będzie. Co robią grzybki w ogóle? Transformuje wszystkie karty ukrytej mocy w danym rzędzie.
Zjedz ich odpowiednio dużo, a świat już nigdy nie będzie taki sam. Nie mam zielonego pojęcia, co one robią. Najmniejszego. Eskiel, no warto dodać. Lamber, warto dodać. Przywołuję odpowiednie karty z twojej ręki lub talii. Ale które odpowiednie karty, kurczę? Nie wiem. Nie wiem, co tu się dzieje. Kurczę, jest medyczka. Przywraca jedną kartę ze zbioru kart odrzuconych. Szani! Dodajemy szani. Pewnie, że tak. Jakieś krasnoludy. Tutaj jest jakiś krasnolud. Sheldon Skaggs. Tutaj jest jakaś bestia. Transformuje się w wzmocnioną balistę. No niech będzie, kurwa. Co tu się dzieje? Nie wiem, co tu się dzieje. Rembarz potęguje siły jednostki. Oczywiście, że tak, ale to nie chcemy. Biedna pierdolona piechota też raczej nie chcemy. Wes też nie chcemy. A ona też się łączy z inną Wes. Jociek Ryncak, jak zadyma. Czyste niebo ma w ogóle tego. Inną ikonkę. Trzaskający mróz, gęsta mgła. Zajebiste są te ikonki. No to są chyba oficjalne ikonki z Gwinta, tak mi się wydaje przynajmniej. No dobra, no to co? Chyba nie mam wyjścia innego, niż jeżeli faktycznie spróbować się zagrać i zobaczyć, co tu się dzieje. Chłopka panem lusterko, co? Zygmunt Dijkstra, okej, okay. Tutaj grzybki, to bym chętnie wytestował, co robię w sumie te grzybki. To bym zamienił. No i kurwa, i nie wiem, książę z tenis, on wcześniej był szpiegiem. Od razu było widać, że to kawał fiuta, kto nosi złotą zbroję. Dobra, też go zamieńmy. Na jakąś jednostkę, co daje 6, okej. Okay. I to jest Keira. I przywołuję Szelę i Sabinę Glazwik. Jezusie Nazarejski. A tu jest napisane, która karta jak co przywołuje? A, przywołuje Kerię. A, widzisz, to nie wiedziałem, że tu jest napisane. Dobra. Czy rzucamy mu szpiega? Proste, że tak. Cyk, Zygmudzik. A ty co przywołujesz, wariacie? Przywołuję balistę. Okej, okay. Czy my chcemy grać pod ostatnim linię? Spróbujmy? Nie wiem. Dobra, gramy ostatnim linię. Cyk. O! Okej, okay, on gra jakiegoś Dagona. Ale głupio to zagrał. Nie jest umarłym ten, kto spoczywa wiekami. Nawet śmierć może umrzeć wraz z dziwnymi eonami. Wysokie morale powiększa o jeden siłę wszystkich kart. Okej. Okay. No to może jednak dobrze zagrał. Myślę, że to jest jakby medyk. Tam ta karta, co przywraca spalone karty, nieważne. A te co robią? Transformuje się, gdy w rzędzie jest karta pobudzenia. I to jest karta pobudzenia? To jest chyba karta pobudzenia, tak? A, widzisz, no dobra. Rzućmy coś. O, to jest też karta pobudzenia. O kurwa! Ale kombo zajebiste. O kusy, ale on to nadal... Ty, Yennefer nie jest już leczniczką, tylko przywołuje Geralta z Rivii. A to by się zgadzało, że Yennefer przywołuje Geralta z Rivii, no bo oni są połączeni jakby tym wszystkim. No dobra. To rzucamy ostatnią linię balistę. Szkoda, że nie mamy rogu, przydałby się róg dowódcy. Bicie w pojedynkę jest jak sranie w towarzystwie. Zoltan Chivaj. Dobra, okej. Okay. No to zagrajmy Zoltana, czy nie? Może nie, Shani może zagramy, nie wiem. Shani przywraca spaloną kartę, więc nie ma co teraz tego. Może Lamberta zagrajmy po prostu. Okej, okay. Goliat. Niektórzy mówią, że Goliat był niegdyś sławnym rycerzem. Niestety któregoś dnia rozgniewał panią jeziora. Transformuje wszystkie karty ukrytej mocy w danym rzędzie. A co robi moja ten? Transformuje karty ukrytej mocy w potężniejsze jednostki. Nie wiem, użyję to, bo ja nie wiem, co to robi. Użyłem? Tak. Czyli zrobił to, co ten ziom zrobił tym grzybem. Okej, okay, a Gunter Odim? Życzenie twoje spełni z ochotą, da ci brylanty, srebro i złoto. Odrzuć dwie karty, a następnie wybierz jedną dowolną kartę ze swojej talii. No dobra, fajnie by było wygrać tą rundę, więc robimy coś takiego. Po cztery karty, runda wygrana. Czy on gra potworami? Okej.
Ja nawet nie zauważyłem. Jest tu pieseł i koteł. Towarzysze Iris, wolimy zachować nasze imiona dla siebie. Myśl o nas jako przyjaciołach domu. O kurczę, jaka zajebista ta wieża obleżnicza, wieża na kółkach, z czego to kurwa nie wymyślą. Powiększa o jeden siłę wszystkich kart w rzędzie. Czy my chcemy to wygrać? Tą rundę? Czy my chcemy wygrać tą rundę? Nie musimy wygrywać tej rundy. Co my możemy spasować? Zawsze to on będzie miał dwa punkty mniej w następnym. A nie, bo w sumie mu zostanie ta karta. No, tam mogę ją grać w sumie. Na jeden piec wyszło. Shani. I co gramy? Balistę? Katapultę? Co gramy w sumie? Czy ja mam jeszcze jedną medyczkę? Nie wiem, poczekaj, mogę zobaczyć, czy mam jeszcze medyczkę? Mam to, nie, ona, ta wieża zwiększa o jeden, czyli medyczki już nie mam, czyli ta katapulta chyba jest rzucona w takim razie. Cyk. Dobra, trzeba się nauczyć nowych mechanik. Wiedźma, przywołuje inne wiedźmy, no jest to w miarę logiczne. Dobra, wieża na kółkach. Duch lasu przywołuje wilki. Okej, okay, nie ma wilków. Sheila, cyk, przywołuje Keirę. Została mu jedna karta? O kurwa, szpieg niestety. Jak się nazywa ten szpieg? Magister. Noszę obawy, iż nasz konwnektykiel zakończy się dla wasi w sposób wielce feralny. Kurwa, nie umiem po polsku gadać. Ty, no to przegrałem to. Przegrałem. Kurde, niedobrze, jeszcze raz. Zobaczcie, czy dostaniemy jakąś kartę od tych postaci, mimo tego, że już z nimi wygrałem. No bo mod nie został wgrany od razu, więc możliwe, że będę musiał z nimi wszystkimi kurwa jeszcze raz grać. Kurwice by można było dostać, ale istnieje taka szansa. Dobra, teraz już trochę wiemy o talii naszej. Wywalmy te grzyby, bo są, wydaje mi się, useless. Szczególnie, kiedy mamy taką postać. No i tyle chyba. Grajmy. O, gra innym potworem teraz, inną postacią. Zygmunt, biedna pierdolona piechota. Czemu ja mam biedną pierdoloną piechotę w kartach? I redańskiego piechura. Dobra, powymieniajmy to. On ma duch zaklęty w drzewo. To jest jego karta. To już się wydarzyło, tego się już nie odwróci. Z miejsca Ark Kerbin nie ma powrotu. Karty odrzucone każdego z graczy zostają przetasowane i przywrócone do talii. Okej. Może tutaj łowca czarownic. Rozpoznać ich można po długich płaszczach, kapeluszach z szerokim rondlem i złych uśmiechach. Tę kartę możemy rzucić na środkową albo pierwszą linię. Nie wiem, na chuj mi trzy takie karty. No ale dobra. Vernon, patriota, chociaż chuj, przywołuje odpowiednie karty stali. Tylko jakie karty? No ja bym go rzucił. Tylko co on przywoła? Gówno. Może Wezby przywoła, jakbym miał. Bo to jest jeszcze jakaś nowa karta, jakaś nowa mechanika. Odrodzenie. Kiedy ta jednostka zostanie usunięta z pola bitwy, na jej miejsce powstanie nowa jednostka. Strzyga. Czy my chcemy grać dalej? Kurwa, pewnie, że chcemy grać dalej. O, to jest... Kto to? Detlaf? Ukryta moc. Nie ma napisane, kto to jest. Okej, okay, dobra. Lekko zbagowane, ale wygląda na Detlafa. Może dlatego, że jeszcze nie odkryliśmy tego zioma. Nie chcą nam spoilerować, tylko już rzuciłem kurczę spoilera. Rzucamy mu Zygmunda. Zygmunda mu rzucamy tego. Trzaskający mróz. Po dwa punkty. Ja bym to spasował. I wydaje mi się, że on wtedy będzie musiał zagrać kartę albo zremisujemy. No jak zagra kartę, to będzie miał 6 kart.
A my mamy 8, więc... Utopiec. Utopiec. Przywołuje utopcę i Abinę. Ale brzydki ten utopiec. Ten jakiś brzydszy niż te w gierce. I co przywołał jeszcze? Abaja. W pieczarach pod klifami Kierak miała leże baba wodna. Stara, doświadczona sztuka. Bardzo ładny obrazek. W sensie, ktoś to rysował. Cox. No to co, gramy pierwszą linię, drugą linię, pierwszą linię, drugą linię. Pierwszą linię. On wtedy nie rzuci ewentualnego zamrożenia. Przeciwnik spasował. Dobra, to trzeba to jakoś fajnie policzyć. 3, 6, 9. 10, 11, 12. To zrobilibyśmy coś takiego. Chyba. I coś takiego. I spasowali. Zostałem jakieś karty, ale nam karta się dobiera i dostaliśmy największe gówno na świecie. Redańskiego piechura jebanego. A jego tutaj karta zamieniła się na Addę Białą. Klątwa została zjęta, ale pozostał jej apetyt na surowe mięso. Okej, okay, no to Redański Piechur, czy jak on się tam nazywa, ta karta. Polska górą. Dobra, cyk. Królewicz Ropu. Kurwa, znowu segrałem? No niech to szlak też. A nie przegrałem, nie, chyba jeszcze, tak? Bo ja mogę zrobić coś takiego? I to... A, i one się teraz zamienią i podwoją w ogóle. Dobra. Kurwa, no... Obym wygrał, ty. Wygrałem, co? Chyba. Ja bym jeszcze zrobił coś takiego, jakby rzucił jakiś deszcz albo mróz, to sobie... Przeciwnik spasował. Dobra, no to wygranko w takim razie. Git. Zwycięzca. Dostałem jakąś kartę? Nowigradzkie korony? Otrzymał nowy przedmiot, barwnik? Okej, okay, ale nowej karty nie dostałem, czyli nadal obowiązuje zasada, że... Raz gramy z nowymi przeciwnikami i wtedy otrzymamy kartę. Ewentualnie no ci sprzedawcy w sumie mogą mieć w eku jakby nowe karty. Dzięki tej modyfikacji, w której wgrałem, ale no, nie będę teraz biegał po tych handlarzach, wszystkich kowalach i tak dalej. Gdzieś tam między odcinkami sobie pobiegam i zobaczę, czy nie mają jakichś ciekawych kart. Dobra, więc sen w wielkim mieście. Odszukaj śniączkę w starym domu. Z tego co rozumiem, to śniączka to taki wróżbita chyba, tak. One romantki, nazywane czasem śniączkami, jak sama nazwa wskazuje, potrafią śnić o odległych miejscach, przewidywać przyszłość bądź oglądać przeszłość. O, wróżbici tacy. Corinne była jedną z najlepszych w swoim fachu, mimo że atmosfera w mieście nie sprzyjała czarodziejom. Oneiromantka nie miała chwili wolnego i Geralt musiał odszukać ją w miejscu, gdzie wykonywała jedno ze zleceń. Dobrze, udajmy się do naszej śniącej. Jest jakaś kascenka. Znalazłeś się tu przypadkiem, czy czegoś szukasz, wędrowcze? A kto pyta? Rudolf de Jonghe. Z tych Dejongherów. Moi przodkowie kładli podwaliny pod Nowigrad. Jestem właścicielem największego banku w tym mieście. Nie prosiłem o rekomendację. Mój ojciec mawiał. Wszyscy powinni znać twoje zasługi, synu. Nie ukrywaj ich przed światem. Szukam Corin Tilly. Dobrze trafiłeś, bo Corin jest w moim domu. Od kilku dni śni jego historię. Nie interesuje cię, co tam się dzieje? Dlaczego sam tego nie sprawdzisz? Jestem bankierem, a nie żołnierzem. Boję się przeklętych domów. Poza tym Corin prosiła, żeby jej nie przeszkadzać. Przeklęty dom. Kojarzę historię tego domu. Jesteś bankierem, a nie historykiem. Po co chcesz znać historię domu? Ja znam historię tego domu. Kupiłem tę nieruchomość niedawno. I przyszłość tego domu też znam. A potem okazało się, że w tym domu straszy. Boję się, że jest nawiedzony. Jakie są objawy? Rozmaite. W nocy słychać jakieś chichoty. Na strychu jakby ktoś przesuwał meble, a w zeszłym tygodniu, nie uwierzysz,
W salonie znalazłem ludzkie odchody. Chciałbym tam wejść i rozejrzeć się. Zwykle normalnie duch na środku domu. Do mojego domu, ale po dwóch mieczach miarkuję, żeś wiedźminem, więc chyba znasz się na rzeczy. Chodź. Normalnie mówić, że duchy na tak ci on na stół nasrały? Dziwne te duchy takie, jakaś. Jak my spotykamy te duchy, to zazwyczaj raczej sramy, ale to my ze strachu. Albo inni ludzie. Użyjmy sobie kota, tu nic nie widać. Coś czuję, że spotkamy tu, ale nie ducha. Na to by wychodziło, może to duch. Często mi się mylą te wszystkie wątki. Więc raczej. Odejdź stąd. Nie rób tego. Zostaw. Odłóż to, błagam. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Otwórz, wchodzimy na dół czy do góry? Niby mamy iść do góry, ale. Kurwa, idę na dół. Odejdź stąd. Tutaj mogą być jakieś ciekawe rzeczy. Zostaw. Pierożek, no to właśnie to, czego potrzebowałem w tym momencie. Chociaż nie będę ukrywał, żebym pierożka sobie zjadł, o kurczę. To są jakieś chłopy ruiny elfickie. A nie, ale znaczy tak, ale myślałem, że będzie trochę coś więcej niż bursztyn. Znaczy bursztyn jest giga dużo warty, ale myślałem, że tam dalej pójdziemy i coś odkryjemy, jakąś tajemnicę. A to ciekawe, że jest to zbudowane na jakichś ruinach elfickich właśnie. Dobra, no mamy, musimy odszukać tą śniączkę. Ja, że to misja, ja myślałem, że to jest zlecenie. Że zlecenie dostaniemy z tą misją. To jest w ogóle misja główna, czyli praktycznie każdy musiał nią przejść. Odłóż to, błagam. To krew. Sara. Nie rozlewa jej. Obudź się. To tylko sen. Obudź się. Obudź się, kurwa. Jest tylko sen. Lalka. Poddasz. I naszym duchem jest... W takim razie rzućmy okiem na ten strych. Naszym duchem jest jakaś postać podobna do Janka. To chyba kurwa mniej miła niż Janeczek. Zostaw. Na niej chyba robi krzywdę, tak? Naszej śniącej. Nie wygląda za bardzo kurwa szczęśliwą. To krew. Nie rozlewaj jej, proszę. Suszone owoce. To jest ciekawe, że akurat z suszonych owoców tutaj w tej gierce. Kiedy znajdę, to cieszę się kurczę najbardziej. Bo suszone owoce odnawiają najwięcej życia, więc są najbardziej kurczę OP. Przeszukaj poddasze. Regal zostawię przejście do pokoju obok. On przeszuka wszystko, co jest w tym domu. Najpierw, a później może być poddasze. A on mi zapłaci za to, jak tutaj zlikwiduje zagrożenie? Mam nadzieję, że tak. Witam. Czyste srebro. Rysunek kołyski. Pokaż. Kartka zawiera nakreślony w pośpiechu rysunek kołyski. Wygląda na dzieło dziecka. Sen w wielkim mieście. Zabierz lalkę. A, jest tu jakaś lalka. Zabierz. Na pierwszym piętrze była jakaś kołyska. Ciekawe, co się stanie, jak włożę tam lalkę. Dziwne mamy rozkminy. No ale spróbujmy, może to jakieś kurcze tajemnicze przejście się znowu otworzy. Odłóż to, błagam. To krew. A tutaj byłem? Byłem. O! Ale tego nie... A tu była kołyska. Tenże na dole. I co się stanie, jak wrzucę lalkę do kołyski? Przejście? Aktywowała jakieś?
Nie, co to? Kolejne arcydzieło. Piec i czarne palenisko. Uwielbiam takie zagadki. Piec widziałem w piwnicy. Ta. Może tam znajdę jakąś wskazówkę. Ta, zagadki to petarda. Uwielbiam zagadki, no. Na szczęście te wiedźmińskie nie są, nie należą do najtrudniejszych. To jest chociaż jeden plus. Jedz. Przestraszyłeś się? Przestraszyłeś się, co? Widzę, że się przestraszyłeś. Taki dzielny, a się przestraszył małej Sary, ale fajnie. Nie rób tego więcej, mała Saro, bo ktoś się przerazi i zrobi ci krzywdę. Dlaczego ma mi ktoś robić krzywdę? I nie sraj na środek stołu, bo się szefowi kurwa nie podoba, rozumiesz? Tamta pani poszła spać, a ja jej zespołam straszne sny i nie pozwalam się obudzić. Umiem tak zrobić. Śmieszne, co? Bardzo śmieszne. Tyle, że ja muszę porozmawiać ze Śniączką i chciałbym, żebyś pozwoliła jej się obudzić. Mała Sara nie chce jej budzić. Mała Sara chce się bawić. Wiem, kim jesteś. To nie jest zabawne. Wiem, kim jesteś, brzmi kurwa groźnie, ty. Słuchaj, to co robisz wcale nie jest zabawne. Bo ty się nie znasz na żartach. Ludzie w ogóle są głupi. Przez ciebie Śniączka ma koszmary, z których nie może się wybudzić. Dlaczego ją dręczysz? Wcale jej nie dręczę. Dostanie jakiś tego. Są fajne. Ja najbardziej uwielbiam, jak we śnie goni mnie wielka kura z takimi czerwonymi... Dlaczego się zagnieździłaś w nawiedzonym domu? Powiem ci tajemnicę. Ten dom wcale nie jest nawiedzony. Ja tylko udaję, żeby wszyscy tak myśleli. No bo stał sobie. Mówiłem, że. Znaczy chciałem powiedzieć, że jak się nie obudzi, to może dostać zawału albo coś, szoku i umrzeć. Nie lubię mieszkać z bankierami, no to postanowiłam trochę go nastraszyć. Tak malutko. Ale bankier boi się bardzo. Zapłacił za ten dom dużo pieniędzy i tak łatwo go nie zostawi. Dlatego musisz sobie poszukać innego miejsca. Ale ja nie chcę! Nie chcę, nie chcę! Dogadamy się, w takim razie sam cię wyrzucę. Nie no, Kidosa mam wypierdolić, no. Nowigrad to nie jest one takie rosną. Porządek, ale jeśli chcesz tu mieszkać, twoja sprawa. Dogadamy się. Dogadamy? A jak niby? Dasz spokój Śniączce, a ja powiem właścicielowi, że dom jest nawiedzony i nie sposób zdjąć z niego klątwy. O ja, powiesz mu tak? A jak ci nie uwierzy? Jestem wiedźminem, uwierzy mi. Tak, tak, tak! Zrób tak, a ja obiecuję, że nie będę dręczyła twojej koleżanki. Ani Dudu, jesteś bardzo ładny, wiesz? Nie często to słyszę. Dzięki. No to ten wąs stylowy. Na bak. Nie będę jej przeszkadzała. To my zrobiliśmy. Wiedźmin el Español Inquisitor. Dobra, porozmawiać ze Śniączką. Śniączka ma nam wyśnić Ciri, tak? Ja myślę, że ona teraz będzie miała dość kurwa śnienia przez najbliższe pół roku. Jemanu. Kim jesteś? Przysłała mnie do ciebie Triss Merigold. Matko, dręczyły mnie jakieś potworne koszmary. Miałam poznać historię tego domu, podczas gdy śniły mi się meble, które chciały mnie pożreć. Brzmi idiotycznie, ale we śnie było to całkiem realne i wcale niezabawne. To dzieło Bożątka. To ono sprawiło, że ludzie uznali dom za nawiedzony, a potem zainfekowało cię swoimi głupimi żartami we śnie. Szczęście, że udało ci się mnie obudzić. Znam wiedźmińskie sposoby na takie stworki. Bardzo ci dziękuję. Te sny były okropne. Mogę się jakoś odwdzięczyć? Szczerze mówiąc, tak. Tak, tak. Szukam pewnej dziewczyny, którą widziałem w razie. To też można. Spróbuję ci pomóc. Tylko najpierw muszę zmazać opary tych obłąkanych snów. Znajdziesz mnie w karczmie Złoty Jest. Tam wynajmuję pokój. A więc jesteśmy umówieni. O, muszę zadupstać ten z buta. Nie tepnie mnie szybko. A, jeszcze musimy porozmawiać z tym gościem, że jest tego nawiedzony domek. Może pogadamy z tą Sarą jeszcze. Cześć!
No nie, mało gadatliwa. Myślałem, że może będzie jakaś jeszcze interakcja odnośnie tego, że załatwiliśmy sprawę i powiemy jej, że się wynosimy. Zbijemy piony, siemano. Drugi miecz. Widziałem, że Corin Tilly wyszła, ale nie chciała nic mówić. Czy to znaczy, że sprawa załatwiona, czy wręcz przeciwnie? Nie potrafię zdjąć klątwy z tego domu, wiem już dlaczego w domu straszy. Nie, no, no niech se... No dobra, no nie robi chyba ogólnie krzywdy, no. I tak i nie. Co prawda udało mi się uwolnić Corin z łap demona, ale dom w dalszym ciągu jest nawiedzony. Corin wyśniła jego przeszłość? Tak. Jest tak makabryczna, że nie chciała o tym mówić. Nikt nie powinien tu mieszkać. Tyle koron na niego poszło. No, ale cóż, na biednego nie trafiło. Czyli nam nie zapłaci nic, niż ty grosza dla wiedźmaka. To pomógł za darmo. Znaczy pomógł. No przynajmniej kurwa chciał pomóc. Liczą się chęci? Chyba tak. Nie, mamy 51 minut odcinka. Myślę, że jeszcze się udamy do Corin. Chociaż tutaj widzę jakiegoś zielarza i nie jestem przekonany na 100%, czy z tym zielarzem gadałem. Jak się dostać na drugą stronę, cholipka? Trzeba skoczyć do wody. Zobaczmy, może nigdy nie mieliśmy okazji odwiedzić tego zielarza. A co za tym idzie często? Może ma jakąś ciekawą kartę. Ty. Co za dom jest? A, to jest dom tego! To jest dom tego zioma. Z którym, u którego byliśmy. Przypadkiem akurat tu wbiłem, co jest? Tego co miał przynieść do Triss Merigold, te rzeczy, które wyrzucił, kurczę, ostatecznie do Pontaru. Z jego hada? Chyba, że on jest ogólnie zielarzem. Nie, poczekaj, nic kurwa nie rozumiem. Może to z drugiej strony trzeba? Jak ja mam na drugą stronę przejść? Dobra, wracamy tam. Może to jednak tu jest. Może to jednak nie ten dom, bo to wszystko mi się myli, kurwa. Może jest na górze? No nie, jest na dole. Chyba ten dom. Dobra, nie wiem. Nie wiem, kurwa, jak do tego zielarza przejść. Gdzieś tu jest zielarz i bardzo chciałbym się z nim spotkać. Na tym piętrze, co my teraz? Chyba, że tędy. I tutaj jakoś. A, dobra, witam. Byłem do ciebie? Byłem, niestety. Byłem, to bywaj. Byłem u niego kupować zioła. Kupiłem jakieś eliksiry. Nie eliksiry, tylko kupiłem... nie da się kupić eliksiru w tej grze chyba. Kupiłem od niego... przedmioty oczywiście na eliksiry. Z tym gościem też grałem w Venta. Tutaj chyba z wszystkimi w tym Nowigradzie zostało przegrane w Winta. Chociaż jest na pewno jeszcze kilka postaci fabularnych, od których jakąś specjalną kartę możemy zgarnąć. Kurczę, jakoś cicho mówię w tym odcinku. Jak na przykład, a nie będę spoilerował. Ulicznica. Spotkaj w złocistym jeziorze. Złocisty jezior, okej. O kurczę, biją się, też se, witam. Witam, mogę się pobić? Na który to jest poziom misja? Ciekłe pięści, na 23. Kiedy indziej, panowie, kiedy indziej? Nie no, kurwa, co mi zrobią? Nie no, pewnie dużo mi zrobią. Dobra, kiedy indziej jednak. Pewnie mają takie pierdolnięcie, że będę pół godziny z nimi walczył. Nie chcę. Tutaj przeprowadzam seanse śnienia. Nigdy nie byłem świadkiem czegoś takiego. A tym bardziej nie brałem udziału w takim seansie. Pokieruję tobą. Najpierw musimy się dostroić. Ja będę zadawała pytania. A to ja będę. Ja będę śnił. Ważne, żeby twoje odpowiedzi były szczere, płynące z głębi serca. Jak kurwa ja. Ona. To ja gadam. Opowiesz mi, na czym polega twój dar? Trudno to opisać. Najpierw staram się zrozumieć więzi, które łączą daną osobę z obiektem, o którym mam śnić. Zadaję dużo pytań. Staram się nazwać uczucia, emocje. Ważna jest szczerość, ale i tak ludzie nie chcą opowiadać o niektórych sprawach, a innych nawet sobie nie uświadamiają.
A co widzisz we śnie? To nie jaśnie, lecz klient. Mój dar polega na zsyłaniu właściwych snów. O. Czasem na prawdziwe wydarzenia nakładają się pragnienia lub koszmary. Trzeba umiejętnie oddzielać ziarno od plew. No dobra. Zaczynajmy. Na początek opowiedz mi jedno wspomnienie związane z tą dziewczyną. Czemu to ma służyć? Współpracuj, proszę. Opowiedz mi najsilniejsze wspomnienie o... Ciri. Dziewczyna ma na imię Ciri. O, karty do Gwenta. Trenowałem ją w Kermoren, kiedyś uratowałem jej życie. Była obecna przy mojej śmierci. Pamiętam nasze pierwsze spotkanie. Kurwa, tyle fajnych wspomnień, które chciałbym usłyszeć. Była obecna przy mojej śmierci, brzmi zajebiście, kiedyś uratowałem jej życie. Brzmi też dobrze, trenowałem ją w Kermoren. To wiemy, pamiętam nasze pierwsze spotkanie. A może o pierwszym spotkaniu? Kiedyś wykonałem pewne zlecenie. Gdy a wiemy jak... Nagrodę, dobra, no tak, tak, sprawa niespodzianka, zapomniałem o tym. Nie sądziłem, że kiedykolwiek spotkam dziecko, które zostało mi obiecane. Po latach przedzierałem się przez Brokilon. W lesie spotkałem dziewczynkę i na początku nie wiedziałem, kim ona jest. Dryady chciały ją zatrzymać i zmienić w jedną z nich, ale woda Brokilonu nie zadziałała w jej przypadku. Ciri wróciła ze mną. Odesłałem ją do jej babki, a już wtedy byłem z nią bardzo związany. Przeznaczenie? Coś więcej. Dziękuję. Czy chcesz podzielić się jeszcze jednym wspomnieniem? A wszystkimi najlepiej, to oczywiście. Tak. Tak, tak? Nie śpiesz się. Mamy czas. Dowiemy się trochę więcej o Ciri. To wszystko trenowałem, uratowałem. Była obecna przy mojej śmierci. To było w Rivii. Właśnie skończyła się druga wojna z Nilfgaardem. Nastroje nadal były niespokojne. W mieście doszło do zamieszek rasowych. Próbowałem coś zrobić. Nie mogłem powstrzymać wściekłego tłumu. Był tam taki młody chłopak. Przebił mnie widłami. Yennefer też była umierająca. Ciri zabrała nas na łódź. Popłynęliśmy do miejsca, gdzie kwitły jabłonie. I tam nas oboje zostawiła. Wtedy widziałem ją po raz ostatni. O kurde. Czy chciałbyś jeszcze coś dodać? Zostawiła nas jak umieraliśmy, a i wtedy straciliśmy pamięć? Tak, jest jeszcze coś. Okej, to nie wiedziałem. Dobrze, ale... mów tylko to, co chcesz mi powiedzieć. Wszystko! Kiedyś uratowałem jej życie? To było już po jej treningu w Kermoren i po tym, jak Yennefer nazwała Ciri córeczką. Zostaliśmy rozdzieleni. Wiedziałem, że jest w niebezpieczeństwie. Śniłem o niej. Znalazłem ją w zamku Styga. Próbowała uwolnić Yen, ale sama została schwytana. Chcieli jej zrobić krzywdę. Pamiętam, jak walczyliśmy z Ciri ramię w ramię, na schodach śliskich od krwi. Po raz pierwszy odbiła mieczem wystrzelony bełt. Powiedziałem, żeby nigdy więcej tego nie próbowała. To bardzo przejmujące wspomnienia. Chcesz kontynuować, czy masz dość? Tak, chcę, jeszcze jedno. Chcę mówić dalej. W takim razie mów, proszę. Trenowałem ją w Kermoren. Po drugiej wojnie z Nilfgaardem Ciri straciła rodziców. Nie wiedziałem, co zrobić z małą dziewczynką, więc zabrałem ją do Kermoren. Trening szermierczy i kondycyjny nie mógł jej zaszkodzić. Vesemir od razu ją polubił. Eskel grał z nią w łapki. Pamiętam, jak stała na zrujnowanym murze i luźna cegła usunęła jej się spod stopy. Złapałem ją w ostatniej chwili. Ale najmocniej pamiętam moment, w którym wyszła z pokoju, ubrana w sukienkę i powiedziała, że jest niedysponowana. Wtedy po raz pierwszy zrozumiałem, że Ciri dorasta, a ja jestem bezradny. Okej. Powiedziałeś, że dziewczyna ma zdolności. Opowiedz mi o niej. Oj... jest dzieckiem starszej krwi, nazywam ją panią czasu i miejsc. Miał kłopot z opanowaniem zdolności. No jak dorwie tą laskę dziki gon, to wiedzą wszystko. W sumie kto ją może dorwać i przesługiwać?
No, powiedzmy jej chyba. Ciri jest dzieckiem starszej krwi. Ona jest dzieckiem starszej krwi. Potomkinią Falki Krwawej, tej okrutnej rebeliantki, którą spalono na stosie. Przepowiednie mówią, że z przeklętej krwi wichrzycielki narodzi się niszczyciel światów. No to ona. To tylko legenda. Wiesz, kiedy legenda przestaje być legendą? Gdy ktoś zaczyna w nią wierzyć. Dobrze, że nie rozpowiadasz o dziewczynie na prawo i lewo. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Oczywiście. Tak. Tak, jest jeszcze coś. Wszystko, wszystkie kwestie dialogowe. Kiedyś zapytałem Yennefer, dlaczego nazywają Ciri panią czasów i miejsc. Ona potrafi wędrować między światami. Nie potrafię o tym opowiadać. Niewiele zrozumiałem z tłumaczenia Yen. Wiem tylko, że chodzi o coś więcej niż przenoszenie się do innych miejsc. I że krew Ciri ma niezwykłą moc. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Oczywiście. Tak, jest jeszcze coś. Do ostatniej kwestii dialogowej. Pamiętam, że Ciri miała kłopot z opanowaniem swoich zdolności. Gdy Yennefer uczyła ją składać proste zaklęcie, Ciri kompletnie zniszczyła szopę przy świątyni. Bardzo się tym przejęła, to była zwykła stara szopa. Wiem, że długo uczyła się kontrolować umiejętności, ale chyba dotąd nie panuje nad nimi w pełni. Rozumiem. Chcesz opowiadać dalej? Nie. Czy możemy już zacząć? Oczywiście. Wiedziałam, że ci na niej zależy, ale ton twojego głosu, ukryte emocje... Kontynuujmy, proszę. Połóż się wygodnie i spróbuj się zrelaksować. Weźmiesz mnie za rękę i będziesz opowiadał o Ciri. Mów, gdzie według ciebie może być, jakich ma przyjaciół. Tak. Jeśli Ciri nie mogła mnie znaleźć, na pewno szukała pomocy u przyjaciół. Kogo masz na myśli? Może Jaskier? Bardzo się lubili. Może Jaskier? No bo Yennefer i Trista raczej wątpię, no bo... Chwilą u nich byliśmy i nic nie mają pojęcia, kurwa, o Ciri. No, Szmulcu, ja ci płacę za chłopie haftowanie mi skarpet za pomoc w śnieniu. A. Jaskier. Jaskółka? Chyba kurwa gigantyczna jaskuła, a nie jaskółka. Wczoraj kurwa 1-1 walczyłem tak z osą. Wchodziłem i wychodziłem do pokoju, do domu. Psychopata, chłopie. Biegałem kurwa w kółko. Z werandy na zewnątrz. Tam siedzi, patrzę, ja chłopie. Z werandy na zewnątrz, z werandy na zewnątrz. I kurwa macham rękoma. No nic. Najpierw śniłem o jaskółce, a potem przyszły koszmary. Czasem pojawiają się dodatkowe sny. Nie tylko o przeszłości. Nie pamiętam tej kastrzenki. Jaskółka z symbolem. Poprzednich moich tutaj. Skontaktowała się z Jaskrem. Nie wiedziałem, że Jaskr. Rozgrywek. Jest w tym ten poeta. Słyszałam o nim. Odziedziczył szałwie i rozmaryn. Szałwie i rozmaryn? Gdzie to jest? Nie, takie przyprawy odziedziczył. Do Nowigradu od strony dzielnicy Czerwonych Latarni. Tuż za mostem. Dzielnica Czerwonych Latarni. Słyszałam. Dziękuję za pomoc. Powodzenia, Wiedźminie. Mam nadzieję, że znajdziesz swoją Ciri. Też mam taką nadzieję, a z znajdowaniem Ciri zajmiemy się w następnym odcinku. W tym to by było już na tyle. Punkty też wydamy sobie w następnym odcinku. I przeczytam o postaci, książki też przeczytamy w następnym odcinku, z tego względu, że... Już mam godzinę i 3-4 minuty. Jeszcze mam kilka rzeczy do załatwienia, bo jest dopiero co poranek, to przesadzam, to jest południe, ale
Ale jakby niedawno zostałem, skończyłem trening i usiadłem nagrać odcinek, więc jeszcze jest sporo rzeczy do zrobienia. Więc dzięki wielkie za obejrzenie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podoba seria. Podoba takie luźne podejście. No i co? I widzimy się jutro. Jak codziennie. Możesz zostawić lajka, że jeszcze tego nie zrozumiałeś, że to jest najlepsza seria i nie zrobiłeś tego. No i tyle. Do zobaczenia. Trzymajcie się, bo...